Hej, siemanko, tu Miast Grzeczności, witam was w kolejnym odcinku testowania napojów na kanale. Dzisiaj napojem testowanym jest Coca-Cola Zero Cukru. Jest to smak inspirowany przyszłością, współtworzony przez AI, bez kalorii. Edycja limitowana, ciekawe. Nie pisze, co będzie coś w składzie, w sensie może jakieś soki z owoców czy coś. Dobra, testujemy. O, smaczna. Jak macie kole zero, bo ja czym właśnie piję zerówkę, unikam cukru, staram się unikać, to ta zerówka coli, ta zwyczajna, ta bez cukru, to czy w czerwonej puszce, to ona też jest spoko, ale moim zdaniem to jest, ta zerówka jest znacznie lepsza, taka zdaje się lżejsza. No i bez kalorii, no to jest w ogóle sztos, zajebiście. Cola fajna bez kalorii. Podoba mi się to. Jeszcze spróbuję łyka. Naprawdę przyjemny smak. Substancje słodzące, czyli jakieś słodziki to będą. Aspartam K, acefulkam albo sukraloza. Ale sukraloza w coli raczej nie będzie występować, bo sukraloza to jest naturalnie występujący cukier w owocach. Więc tego niestety tu nie napisali, co tu dodali. Ale to byłaby tajemnica w sumie tej receptury coli, która jest niby tak strzeżona. No nie wiem, tak mi się wydaje. Jest nie napisane w takich większych markach, co jest w składzie. Na razie w coli to głównie widzę. Powiem, zajebista sprawa. Zero kalorii. Dobra, jest tu trochę kalorii. 40 kalorii. To jest i tak niewiele, no 40 kalorii to prawie nie ma kalorii, taką puszkę. Ona będzie mieć 12, no czyli jedna druga kalorii, w sensie to jest naprawdę niewiele. Taką kalorię trochę, nie wiem jaką macie pracę, jak macie dużo ruchu, to spalicie taką chwilę. Na przykład ja pracuję na magazynie, drzwi, to ja na przykład jak przerzucam drzwi, piję sobie kolę zero, niby tam są też kalorie, albo jakąś kolę lżejszą, to ja te kole spalam, tak mi się wydaje, w przeciągu przynajmniej pół godziny, tak na oko. Więc taką kolę to naprawdę szybko spalicie, no już nawet nie będzie po niej śladu po tak pół godziny mniej więcej. Naprawdę przyjemne, więc no to dla tej coli. No kurde, zaskoczyła mnie pozytywnie. Wystawiam tutaj 8. Podoba mi się zamiast takiej coli bez cukru, bez kalorii. Smaczna. Wielkie dzięki za oglądanie tego filmu. Lajkujcie filmy, komentujcie, udostępniajcie. Zapraszam was także na poprzednie filmy na moim kanale, właśnie z recenzji napojów Energetyków Piw, czy tam jakąkolwiek tam recenzję oglądacie, bo w sumie ich sporo nagrywam. Różne powstały ostatnio w ogóle. Zacząłem wprowadzać nowe serie, na przykład testowanie rzeczy z Chin było jakiś czas temu. Pojawiły się też kebaby. Kebaby czy kebaby były długo, ale nigdy takie na wyjazd. To też te serie tak polepszyłem. Właśnie specjalnie dla was, żeby były też kebaby spoza regionu radomskiego. Czyli taki właśnie, na przykład Szydłowiec, jak recenzowałem. No, kebaby tam były dobre. Chociaż niektóre nie, bo były nie zawinięte w ogóle. Tak się rozpadały. Jakby im placka zabrakło, jak robili tego kebaba. Albo tak spękało. Więc zapraszam was do obejrzenia poprzednich filmów i następnych. Lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, subskrybujcie wraz z dzwoneczkiem. Piszcie swoje propozycje napojów w komentarzach do przetestowania. Także siemanko, to jest Grzeczności, cześć.